Zabieg T2, czyli ochrona dwóch najważniejszych liści, liścia flagowego i podflagowego. Zapraszam do odcinka. Drodzy Państwo, dzisiaj znajdujemy się na demofarmie w Dankowicach. Mamy tą przyjemność, że demofarmy są w całym kraju, więc dzisiaj zawitaliśmy na Dolny Śląsk. Zgodnie z komentarzami, że jesteśmy troszeczkę za późno, że już w niektórych regionach ten zabieg T1, załóżmy, był wykonany. Dzisiaj postaramy się i mam nadzieję, że ten film będzie dużo przed czasem, powiedzieć o zabiegu T2, to co słyszeliście Państwo w ramóweczce. Po co wykonujemy zabieg T2? Po to, żeby zabezpieczyć przed chorobami górne dwa liście, liść flagowy i podflagowy, który jest ogromnym magazynem składników pokarmowych i asymilatów, które są przemieszczane właśnie z tych dwóch liści do budującego się kłosa. Należy te liście odpowiednio zabezpieczyć przed chorobami, które występują, żeby to wszystko, co włożyliśmy w to pole, cały ten azot, cały fosfor, który mamy w glebie, fosfor, który udostępnił nam nowobaktazofosfo, zgromadzone zostało to w liściach, żeby przemieścić, żeby mieć odpowiednio wysoki plon oraz jakość. A przed czym chronimy tak naprawdę te liście? Przed jakimi jednostkami chorobowymi? Septeorioza paskowana, rdza żółta, rdza brunatna, DTR-ka to wszystkie te choroby, które mogą występować tam na tych dwóch głównych liściach i zabierać nam plon oraz jakość. Dla mnie najistotniejszą chorobą, która występuje w tym czasie, to oczywiście jest septorioza paskowana. Z jakiego powodu? Ponieważ okres inkubacji to 21 dni. Co to oznacza? Na dzień dzisiejszy nie widzimy żadnych oznak septoriozy. Za 21 dni może być jej tak naprawdę bardzo wiele, ponieważ już w tym czasie liść może być zainfekowany, jednak nie widzimy, ona jeszcze się nie uwidoczniła. Czyli z tą chorobą musimy walczyć nie kiedy jest, bo jej nie wyniszczymy, tylko już myśleć o niej przyszłościowo. Czyli musimy używać substancji działających nam zapobiegawczo, o czym za chwilę powiemy. Kolejne choroby, o których mówiliśmy, to chociaż DTR-ka, czyli brunatna plamistość liści. Jest to choroba, której czas inkubacji to 5 dni, więc kiedy idziemy na pole w piątek, w kolejną środę już możemy zobaczyć tą chorobę, więc ona również jest bardzo szkodliwa na tych dwóch liściach, ponieważ zawiera nam te części asymilacyjne, ten chlorofil z rośliny, jednak jest ona z czasem inkubacji 5 dni, więc dużo lepiej możemy sobie z nią poradzić. Jest dużo mniej niebezpieczna niż w przypadku septoriozy. I ostatnie dwie choroby, czyli rdza żółta i rdza brunatna. Często pomijana przez wielu z nas, ponieważ nie występuje w takich ilościach jak DTR-ka, jak septorioza, jednak coraz częściej w Polsce, ja jeżdżąc po tych różnych demofarmach, szczególnie tutaj na południu, na południowym zachodzie i na południowym wschodzie, coraz częściej na plantacjach możemy spotkać rdzę żółtą, która jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna, szczególnie w tych fazach BBCH39, ponieważ jeżeli ona przeniesie nam się na kłos, czyli nie zapobiegniemy jej zwalczania w fazie BBCH39 i ona przejdzie nam na kłos do fazy BBCH60-65, może skutkować spadkiem w plonowaniu nawet do 80%. Wiemy, z jakimi jednostkami chorobowymi walczymy. Powiedzieliśmy, że powinniśmy zapobiegać, czyli czego używać? Odpowiednich preparatów. Moją rekomendacją, to co sprawdziło się już wielokrotnie w wielu sezonach wegetacyjnych, jest między innymi Elatus plus zboża. W mojej opinii, w opinii wielu rolników, między innymi też tutaj rolnika, który posiada demofarmę, jest to znakomite rozwiązanie przeciwko tym chorobom. Co zawiera ten pakiet? Czysty solatenol zawarty w preparacie Elatus plus w 100 gramach w litrze, a dodatkiem do tego rozwiązania jest sakura, czyli tebukonazol połączony z bromokonazolem. Co daje nam to rozwiązanie? Po pierwsze, Elatus plus to idealne zabezpieczenie plantacji. Jest to typowa substancja,
która będzie nam zabezpieczała przed tymi chorobami, przed DTR-ką, przed rdzą żółtą, przed septoriozą. To jest substancja zabezpieczająca, substancja, która będzie nam krążyła po liściu, liściu flagowym, liściu podflagowym, będzie bardzo wolno się przemieszczała w roślinie, zabezpieczając przed kiełkowaniem danego zarodnika. Substancja solatenol bardzo dobrze łączy się z woskami, dzięki temu dużo dłużej działa nam na roślinie. Co to oznacza? Mówiąc dużo dłużej. Drodzy Państwo, solatenol może w roślinie krążyć nam i zabezpieczać nawet do 48 dni. Ja bezpiecznie, wiedząc, że różne warunki możemy mieć na plantacji, ja rekomenduję, żeby to wykonywać, ten zabieg, około 3 tygodnie po zabiegu T1 i mieć tą swobodę 3 tygodni działania solatenolu na pełnych obrotach i zabezpieczaniu tej rośliny. Drugi preparat, Sakura, czyli dwa triazole, tebukonazol i bromukonazol. Są to substancje z grupy triazoli, które będą działały tu i teraz. W danym momencie na roślinie będą, mówiąc kolokwialnie, wpadać na ten liść i to, co mamy już na liściu, te jednostki chorobowe, które się pojawiły, czy to DTR-ka, czy septorioza, będą niszczyć, działać wyniszczająco tu i teraz. Czyli idealne połączenie. Solatenol, który działa nam zabezpieczająco, i dwa triazole, które będą nam działały wyniszczająco. W danym momencie najlepsza rekomendacja na ten sezon wegetacyjny. Walczymy o jak najlepszą jakość i o jak najlepsze plony pszenicy ozimej. Czyli tutaj mamy to idealne zabezpieczenie. A kiedy wykonywać ten zabieg? Obecnie jesteśmy w fazie BBCH33, czyli powolutku oderwało nam się trzecie kolanko. Ale chciałbym na tej roślinie, załóżmy, że tutaj mamy liść podflagowy, tutaj mamy wychodzący liść flagowy. Oczywiście do liścia flagowego muszą jeszcze wyjść dwa kolejne liście, ale zakładamy, że tak właśnie będzie wyglądała roślina w momencie, kiedy będą najlepsze warunki na wykonanie zabiegu. Mówimy o zabiegu na liść flagowy, czyli można by było powszechnie go nazwać, że dopiero w momencie, kiedy idziemy pięknie powywijane flagi, w różnych odmianach, dłuższe, mniejsze, grubsze, bardziej szerokie, mniej szerokie liście, wtedy idziemy na pole i mówimy, to jest odpowiedni moment na wykonanie tego zabiegu. Jeżeli stosujemy te substancje, o których powiedziałem, solatenol i dwa triazole, róbmy to w fazie BBCH37, kiedy ten liść flagowy wychodzi nam z pochwy liściowej, a liść podflagowy jest pięknie rozwinięty. Dlaczego? Ponieważ solatenol pięknie łączy nam się z woskami, pięknie krąży nam w roślinie. Czyli jeżeli zaaplikujemy go w fazie BBCH37 i ten liść flagowy będzie nam wychodził w taki sposób, on pięknie tutaj ten solatenol pokryje ten liść i będzie go zabezpieczał, będzie przenosił się po całym liściu flagowym i ten liść flagowy, jak już się cały odsłoni, pięknie wyjdzie ta flaga, będzie już cały zabezpieczony, i nie będzie możliwości, że spadnie na niego jakiś zarodnik i zostanie on porażony, ponieważ ten solatenol ładnie go pokryje i zabezpieczy. A dlaczego tak, a nie inaczej? Wstawiamy kilka zdjęć w momencie, kiedy pojedziemy z zabiegiem na w pełni wykształcony liść flagowy i wtedy słyszymy, odbieramy kilka telefonów na zasadzie. Zastosowałem elatus, mam cały wykropkowany liść. Dlaczego? Ponieważ solatenol, wpadając nam do rośliny i ta septerioza, jeżeli już tutaj jest, zaczyna nam uwidaczniać ją, wypychać ją i liść zaczyna nam się wykropkowywać. To pokazuje idealne działanie tej substancji aktywnej i to, że ta choroba została wypchnięta i zaleczona. Ale niestety ten liść wygląda niekorzystnie, więc żeby tego uniknąć, faza BBCH37. Co jeszcze w fazie BBCH37? Co najlepiej dodać jeszcze do elatusa? Insektycyd przeciwko skrzypionkom. Faza BBCH33, a tu już Państwo widzicie pierwsze larwy skrzypionki. W fazie BBCH37-39 jeszcze bardziej to się nasili i nie chcemy zabierać tej powierzchni liścia, która nam fotosyntetyzuje, przenosi nam asymilaty, walczymy z chorobami, to też musimy powstrzymać te skrzypionki, żeby nie były te liście ponacinane, żeby nie zabierały nam tej powierzchni liścia. Także tutaj zalecam dorzucić insektycyd, zwykły pyretroid, czy może iść w kierunku pyretroidu pomieszanego z neonikotynoidami, czyli na przykład wrzucić inazumę.
Drodzy Państwo, to były takie najlepsze rekomendacje na zabieg T2 na ochronę liścia flagowego. Mówiąc tak prosto, w takim języku dzisiejszej młodzieży, był to zabieg na grubo. Możemy jeszcze zrobić zabiegi trochę mniej grube. Co mam na myśli? Drodzy Państwo, możemy jeszcze pójść w kierunku strobiluryn, chociażby azoksystrobiny w preparacie Dobromir Top w dawce 0,6 litra na hektar. Również to będzie to działanie zabezpieczające, jednak w przypadku solatenolu mamy do czynienia z takim Mercedesem, takim naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. W przypadku strobiluryny mamy troszeczkę to słabsze rozwiązanie, to, które będzie nam krócej działało. Nie chcę tutaj porównywać do marek samochodu, ale to jest to troszeczkę bardziej budżetowe, ekonomiczne rozwiązanie, które będzie nam nieco krócej działało, maks do 2 tygodni przy tych 600 preparatu Dobromir Top. Najlepiej ten preparat połączyć jeszcze z bardzo dobrym triazolem, jeżeli to już robimy. Co to mam na myśli dobry triazol? Oczywiście mówię tutaj o protiokonazolu zawartym w preparacie Pole Position. To jest 300, czyli 300 gram w litrze. Dajmy tego od 0,4 do nawet 0,5 litra Pole Position na hektar, czyli takie rozwiązanie. 0,5 litra Pole Position połączone z preparatem Dobromir Top w dawce 0,6 litra na hektar. Dlaczego skłaniam się do tak wysokiej dawki protiokonazolu, czyli mówię tu o 0,4 i 0,5? Nawet sama pani profesor Zuzanna Sawińska mówi, że to działanie protiokonazolu, który przynosi nam pożądany efekt, to musi być minimum 125 gram czystego protiokonazolu. Czyli to jest dawka 0,4, a im wyższa ta dawka, będzie jeszcze lepsze i skuteczniejsze zwalczanie. Jeszcze jedno rozwiązanie. Nowoczesne, coraz bardziej popularne, trochę takie w stylu, jeżeli mówimy o markach, trochę taka Tesla wśród rozwiązań. O czym mówię? Połączenie biologii z konwencjonalnością, czyli połączenie hybrydowe. Novobact Pro, czyli czysta biologia, która będzie działała nam zabezpieczająco na liściu, będzie ten efekt zajętego miejsca, zajętego krzesła, zajętego miejsca dla patogenu, jakkolwiek to nazwać, czyli długotrwałe, fajne działanie zabezpieczające, połączone z mocnym triazolem. Tutaj możemy właśnie wykorzystać ten wspomniany przeze mnie Pole Position w dawce 0,4 litra na hektar, bądź Plexeo, czyli też bardzo fajny, mocny triazol, mianowicie metkonazol, również w dawce 0,4 do 0,5 litra na hektar. I to mamy tą nowoczesność, którą możemy zastosować, zapobiec przed występowaniem chorób. Drodzy Państwo, to na tyle. Mamy kilka rozwiązań. Po pierwsze, wiemy, z czym walczymy. Po drugie, wiemy, kiedy stosować ten zabieg. Po trzecie, mamy rozwiązanie, to najbardziej przeze mnie rekomendowane, czyli Elatus plus zboża. To nieco bardziej ekonomiczne, Dobromir Top plus Pole Position. I trzecie, tą nowoczesną hybrydę, Novobact Pro połączony czy to z protiokonazolem, czy z metkonazolem. To tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie z Demofarmy w Dankowicach.